Dzień dobry, kochani, tutaj czytaczki Adama, kanał czytelniczy. Dzisiaj mam dla was Olgi Tokarczuk, gra na wielu bębenkach. Zbiór opowiadań. Olga Tokarczuk to nie jest tylko autorka monumentalnej opowieści o Polakach, o Polsce z wieku XVIII. Taka powieść jak Księgi Jakubowe zdarza się tylko raz na życie. Raz na życie. Tak sądzę. Ale przede wszystkim dla mnie pani Olga jest autorką małych i drobniejszych utworów. Te pomniejsze powieści pani Olgi stanowią rdzeń twórczości laureatki Nobla. To one w głównej mierze przyczyniły się do przyznania Tokarczuk tej największej nagrody Nobla, nagrody na świecie, literackiej nagrody na świecie. Do tych pomniejszych prac pisarki należą opowiadania w tym właśnie tomie Gra na wielu bębenkach. Opowiadań jest sporo, coś około 20 paru na 416 stronach. Czytamy na czwartej stronie okładki. Najgłośniejszy, najszerzej komentowany tom opowiadań ostatnich dekad. Nie wiem tego. Prawdopodobnie autor tych słów wie, co mówi. Ja się nie spotkałem z licznymi komentarzami. Oczywiście na YouTubie są komentarze, ale nie liczne. Bogactwo, czytamy dalej, bogactwo tematów i majestat krótkiej formy. Tak, to się zgadza. Co opowiadanie, to jest inny temat. I maestria krótkiej formy. Rzeczywiście Olga Tokarczuk bardzo umie, bezpośrednio powiedzieć, bardzo umie pisać krótkie formy. Umie opowiadać o opowiadaniu. Za słoną codzienności autorka dostrzega zawsze coś, co burzy porządek i wyrywa z rutyny. Rzeczywiście to jest również prawda. Nawet takich drobnych sprawach pani Olga dostrzega maestrię wszechświata. Można powiedzieć, bardzo mnie ucieszyło osobiście, że znalazłem w tym tomie opowiadanie profesor Andrews w Warszawie, o którym wam już opowiadałem w swoim czasie, chyba w zeszłym roku na Wigilię. Brytyjczyk, przedstawiciel jednej ze szkół psychologii, przylatuje na Okęcie. Jest mroźna sobota na lotnisku. Uwaga, wałęsają się wrony i kruki. Na profesora czeka młoda, ładna studentka Uniwersytetu Warszawskiego. W mieszkaniu o dość niskim standardzie
omawiają plan zajęć profesora. Gość z Brytanii jest na tyle zmęczony jednak, że muszą przerwać tą dyskusję. Andrews budzi się nazajutrz rano sam w pustym, obcym mieszkaniu. Studentka gdzieś przepadła, za oknem profesor zauważa samochód bojowy. Dla nas, Polaków, ten samochód bojowy przed klatką schodową to jest symbol, oczywiście znany symbol stanu wojennego. Dla Brytyjczyka jednak to nic nie znaczy. I dopiero w czasie wędrówki po Warszawie ma się okazać, że jednak coś profesor zgubił. Tożsamość. Nie może się porozumieć z Polakami, nie zna języka, nie może przeprowadzić swoich badań, nie może podzielić się ze studentami swoimi badaniami, prawda? I kilka innych spraw oczywiście też zgubił, które są przydatne do życia w dużym mieście. To opowiadanie bardzo pasuje do atmosfery, która jest teraz na całym świecie. Atmosfery, która wynika z tego, że panuje nad ludzkością koronawirus. To jest takim drugim opowiadaniem, które mnie poruszyło osobiście, jest Wyspa. Wyspa nawiązuje do powieści Daniela Defoe, Robinson Crusoe. Człowiek w dramatycznych okolicznościach ląduje na samotnej, bezludnej wyspie. No, przygody, awantury, rozbitka nieomalże pokrywają się z tymi, które przeżył bohater Daniela Defoe. Z tym wyróżnieniem dla Olgi Tokarczuk, że jej ocalony z katastrofy rozbitek znalazł się, jakby tu powiedzieć, w baśni. Opowiadanie Tokarczuk jest baśniowe, baśniowo opowiedziane. Danie Defoe jednak prowadził czytelnika w realny świat. Tam nie było miejsca na bajkopisanie. Prawda? Tokarczuk wybiera po prostu inne zakończenie tej opowieści. Bardzo takie nagłe i sympatyczne dla bohatera, dla czytelnika. Daniel Szamej też. Takim trzecim opowiadaniem, które mnie coś dla mnie znaczy, to jest opowiadanie Skoczek. Opowieść o kilkunastu godzinach życia pary ludzi, prawdopodobnie małżeństwa albo kochanków. Zwykłe, codzienne sprawy są tak opisane w tym opowiadaniu, aby czytelnik miał
wrażenie, że nie tyle przemijają, jak tak zastygają. Jak mucha, mucha, która chce coś osiągnąć, wypić jakiś płyn zostawiony na stole. To, co robimy, owszem, nie powtórzy się, prawda? Wszystko płynie, prawda? Ale również zostanie z nami do końca. Pamięć. Jakkolwiek ten koniec zdefiniujemy. Osamotnienie w tym opowiadaniu, najpierw scenografii opowiadania, to jest samotna chata gdzieś na lubieżach kraju Polski. Prawdopodobnie jest to przywołane miejsce zamieszkania Tokarczuk. Następnie podglądamy ową samotnię tych dwóch dwojga ludzi w ruchach, gestach, słowach, no i rozmowach bohaterów. Te trzy opowiadania zrobiły na mnie tak piorunujące wrażenie. Prawdopodobnie dlatego, że temat pandemii jest tych poruszony, pandemii, osamotnienia. Pandemii nie ma w tych opowiadaniach. Jest temat osamotnienia. No, oczywiście nie ośmielam się twierdzić, że Tukalczuk, że literatura Tukalczuk jest obdarzona zdolnościami profetycznymi, no ale z drugiej strony takie opowiadania o samotności dają dużo do przemyśleń, prawda? W tych czasach pandemii. Bo po prostu w tych wszystkich opowieściach widać wyobraźnię pisarki, która jest doprawiona wiedzą o świecie, o ludziach. Bardzo, bardzo prawdopodobne, że pani Tukarczuk umie obserwować życie tak na bieżąco. Jeśli dobrze byśmy się przyjrzeli światu za oknem, z pewnością zobaczylibyśmy niejedną samotną wyspę, niejednego profesora Andrusa, nieumiejącego skomunikować się ze światem zewnętrznym. Właśnie rozumiesz, że w omawianym tomie są opowiadania o innej tematyce niż samotność. W pustym pokoju. Już wam mówiłem, że co opowiadanie to inny temat. No, chciałbym zwrócić waszą uwagę na dwa teksty, które
mówią zupełnie o czymś innym niż samotność. I oba opowiadania zostały sfilmowane i w obu filmach wystąpiła ta sama aktorka, bardzo fajna aktorka, bardzo mi się podobająca, Katarzyna Figura. Pierwsza rzecz to Ariadna Naxos. Młoda kobieta poznaje codziennej sytuacji śpiewaczką operową. Są sąsiadkami. Kobieta nie pracuje zawodowo, za to wychowuje bliźnięta. Mąż zostawia ją z dziećmi na cały dzień. To on zarabia na dom. Pewnego dnia kobieta słyszy przez ścianę altowy śpiew operowy. Kilka dni później zauważy tą kobietę, która śpiewała w sklepie, takim osiedlowym sklepie, codziennym, takim zwyczajnym, codziennej sytuacji. Oj. Kobiety zaprzyjaźniają się i w tym opowiadaniu można doszukać się wątku osamotnienia, lecz również innych spraw. To jest tylko jeden wątek, jedna kwestia poruszana wariatnie. Ja bardzo was przepraszam, może ja przesadzam z tym doszukiwaniem się wątku osamotnienia przez to, co się dzieje na świecie. Jednak zadam takie pytanie, co może czuć kobieta zamknięta w labiryncie zdarzeń kuchenno-wychowawczych? Jest z tego labiryntu wyjście? To jest pytanie, które wam zadaję. Zadaję wam też taką pracę domową, byście obejrzeli film według opowiadania Ariadny na Naxos. Jest w internecie. To jest bardzo krótki filmik. Film tak z pół godziny trwający. A drugie opowiadanie, które zostało sfilmowane według opowiadania Tukaczuk, to Żurek. I tam również występuje Katarzyna Figura, no zupełnie w innym anturażu, jako taka zagubiona kobieta, poszukująca ojca dla dziecka, córki. Córka zaszła w ciążę, urodziła dziecko i nikt nie wie, kto jest ojcem tego dziecka. No i dwie kobiety, córka i matka, poszukują ojca dla tego dziecka. Niekoniecznie tego, który rzeczywiście spłodził to dziecko. W tym tekście widzimy brutalność, złość i lęk.
Katarzyna figura w roli matki przypomina zupełnie Divy operowej z poprzedniego opowiadania, która zaznaczony jest ostry, nawet troglodycki wygląd aktorki. Język opowiadania jest brutalny, dynamiczny i sadystyczny od czasu do czasu. Czyli dwa różne pejzaże, które Olga Tokarczuk nam przedstawia. Biorąc pod uwagę wszystkie opowiadania z tomu, trzeba stwierdzić, takie jest moje zdanie, że Olga Tokarczuk potrafi opowiadać niezależnie od tematu. Ma się rozumieć, że w tomie zawierającym kilkanaście opowiadań znajdziemy i te gorsze i te lepsze owoce twórczości. Możliwych nie ma. Tokarczuk umie jednak opowiadać. To jest wielki plus opowiadań, nawet tych, które nie przypadną wam do gustu. Powiem jedynie, że zbyt dużo akapitów Tokarczuk poświęca samorealizacji twórczej. Są aż trzy opowiadania na ten temat. Ale i w tych opowiadaniach, tekstach odnajdziemy ciekawe spostrzeżenia co do twórczości, relacji, czytelnik, autor, czytelnik. No, to jest oczywiste, że budowa zdań w opowiadaniach Tokarczuk jest prawidłowa. Tutaj słowo niesie długie słowo. Można bardzo szybko czytać te opowiadania, bo zdania tworzą obrazy, a obrazy krajobrazy. Nie tylko rozumiane jako otwarta przestrzeń. To jest proza, która ułatwia, którą się widzi. To wszystko, co na kartach jest zapisane, my w głowie widzimy. No to Tokarczuk jest świetną obserwatorką, mądrą, inteligentną pejzażystką, kobietą, świadomą tego, co pisze, o czym pisze. No, zacząłem rok 2021 od znakomitej pozycji wartościowej. Jeśli nazwę wam pokażę okładkę, która jest bardzo, bardzo, bardzo intrygująca. Takie koło wrotek. Ludzie, prawda? Cienie ludzi, którzy
którzy mijają ten kochani, no po prostu przeczytajcie ten tom opowiadań. Mówię, no to sam tom opowiadań nierówny, ale na przestrzeni kilkunastu opowiadań znajdą się takie teksty mniej takie bogate, mniej takie teksty, które, do których nie macie powołania. No ale pani Tokarczuk, oprócz tego, że jest laureatką Nobla, jest również człowiekiem. Pamiętajcie o tym, recenzując każdą powieść pani Olgi Tokarczuk. Zatem kończę swój, może przydługi wywód, ale warto było chyba. Łapka w górę, subskrybujcie kanał, do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa, pa, pa.